proszę, panie drze. Bo tu ktoś leży. Bo zemdlał to leży. Zemdlał tak, to trzeba zemdlał. Wody. Ach, wody. Patrzcie, prędzej, człowiek, zemdlał wody. Wody, trzeba. Wody, wody. Proszę panów, wody. Prędzej, zemdlał wody. Wody, wody. Piwa, idiotko, piwa. Co jest? Karty miałeś przynieść! Ja uważam, że klucz od magazynku podręcznego to trzech mogłoby odbierać w zasadzie, a nie cała komisja. Tak mi się zdaje. Bardzo dobra myśl. Zgłoście to na oddział, do komisji wniosków. Tak, no właśnie to nawet dwóch, bo jeden drugiego skontroluje przecież, a klucz i tak odbiorą. Też bardzo słusznie. Zgłoście to na oddział. Wykorzystają to jeszcze i premię dostaniecie. Co, panie majster? Karty pracy, baranie. Dobra, dobra, jak już są, to zostań. Tak, wtedy też tak samo pamiętam. Telefon dzwonił. Dzwonił. Dzwonił tak, jakby chciał, żeby go ktoś odebrał. O. A ta pajęczyna to tak samo wisiała, jak wtedy, jak ten poprzedni dyrektor miał zlecieć. No ten na Lęba. Tak? No tak. Zupełnie prawie tak, jak dzisiaj. Co pani powie? No mówię pani. A to wiadro z wodą to moja pani, o, tak się wtedy wylało. Daj pani spokój. Produkcja antyimportowa również nie jest dla nas żadnym nihil nocy. Postawiliśmy na naszym zakładzie na nowoczesność i to się okazała słuszna jedynie decyzja. Co spowodowało, że można było w znacznej mierze nie tylko zrezygnować z importu... Kochany, co pan robi? Ale nawet i vice versa. Ale to nie co pan notuje? Przecież on leci w dół. Nie widzi pan, jaką wyżerkę zrobił? No wie pan, to nic nie świadczy. Kochany, 20 lat w tym robie. Góra tydzień mu został, leci w dół. Myśli pan? Ja nic nie myślę, ja jestem pewien. Co to znaczy? Że antyimportowa na początek produkcja przynosi gospodarce dodatkowych cennych dewiz. Jako również w pewnym sensie produkcja eksportowa. Na razie wewnętrzna. Resztę materiałów znajdą panowie w tych tutaj teczkach. A teraz zapraszamy na tradycyjną przekrój. Przepraszam bardzo. No niestety, spóźniła się pani, ale proszę bardzo. Tu są kanapki, czekolada. Tak. O, tam jest nawet teczka ze wszystkimi materiałami. Proszę, koniak. Koniak, tak, ale ja w innej sprawie. Tak, więc słucham, o co chodzi. Ja będę miała dziecko. A tak, oczywiście.
Przepraszam, nie wiedziałem. To oczywiście koniak. Żaden w zasadzie alkohol nie jest wskazany. No. Zatem pani pozwoli. Zdrowie przyszłego członka naszej społeczności. Społeczności. Tak, ale ja z tobą, to znaczy z panem będę miała to dziecko. Niestety nie przypominam sobie. Bo to było w kwietniu. Tak. Konkretnie 15. Konkretnie 15 kwietnia? To ja byłem w Paryżu. No właśnie, w Paryżu. Pan dyrektor Kaczkowski. Krzakowski. No mówię właśnie. Rozpoznałem pana po tym znaku rozpoznawczym. Los. Tu straszna drożyzna na rośliny, a kobita, rozumiesz pan. Proszę bardzo. Mrugała. Strasznie mi miło. Krzakowski. Proszę. Proszę, proszę. O, i dobrze, że pan tego klomba przywiózł. Wie pan, dawno nic się nie kładło. To co? Gdzie mam jechać? Na grób Chopina czy pod pomnik tego, no, Mickiewicza? Jedź pod pomnik! Co się będziemy z panem po cmentarzach tu włóczyć? Szymek! Aparat. No? Wie pan, zawsze zostaje jakiś ślad naszej roboty. Aha. To... Ja to załatwię. Pan podtrzyma. Widzi pan? Słowa nie można zrozumieć. Wariacki kraj, język idiotyczny. Na przykład. U nich ja to jest moi. Ale ja dla niego to nie jestem moi. Tylko wu. Ale on dla siebie jest moi. Ale dla mnie on to jest lui. Bądź tu mądry, kto jest kto? Żaby jedzą. Ty, Szymek, jak jest żaba po ichniemu? Drenuj. O, sam pan słyszy, drenuj. Dzień dobry dla szanownych panów. To ile te komputerki? A po ile? Pan mówisz ile? Ja mówię po ile. No, 50. To po 50. To 40. A to po 60. Daj pan spokój, panie Newton. Człowiek z kraju. Już przyjechał. Dobrze, niech będzie moja strata. To które dać? Te lżejsze, panie Newton, te lżejsze. Jezak, ty kończ tę rozmowę. Na ciebie sznycel oczekuje. Honyszka kojok, niech oczekuje. Ty jego powiedz, że ja zaraz idę. Tu o parę kroków za rogiem są najlepsze soldy w Paryżu. Jeżeli zaś się rozchodzi o tekstylia i odzież i rajstopy, to tam a także... jest to. Gdzie on się podział? Thank you.
Nie, ja nie dlatego, tylko takie, wie pan, uderzające podobieństwo takiej jednej mojej znajomej z biura. Kochany, wszystkie znajome z biura są uderzająco podobne do siebie. Niech się pan nie boi. Zaraz panu lepsze pokażemy. Żywe. Nie? Szymek? Zdjęcia się panu zrobi. Jakie zdjęcia? Dla kumpli, nie? Co pan mój forsę tracił? Każda baba w końcu taka sama. Tak jest. A ja mam jutro wernisaż. Otwarcie to jest. Tam pan będzie przebierał i to za gratis. Zawsze się trafi lepszy towar, nie Szymek? O, widzi pan, ile tu chodzi tego towaru? Pan idzie, a Szymek pstryknie parę zdjęć. O, czekoladowa taka. Widzi pan? Widzi pan? Podchodzi pan i mówi. Szymek, co się tam wtedy mówi? Byle co, aby na chwilę pan zagadał. Na zdjęciu przecież nie widać. No jasne. Normalnie po polsku do niej. Która godzina? A Szymek pstryknie. No idź pan. Szymek, pokaż pan. Która godzina, malutka? Ciepłe. Widzi pan? Słowa nie można zrozumieć. Wariacki kraj, język idiotyczny. Co to za towar? Same buble. Spokojnie, wszystko będzie. O, tam jest jakaś. Tam to nie. Tam to nie radzę. Telefon jest. Telefon? Po polsku? Po polsku. A, to jestem. Najmocniej panią przepraszam, ale że tak prosto z mostu, ale jestem świeżo z Warszawy. Mam w hotelu najnowsze numery przekroju. Przepraszam, Krzakowski. Pani jest? Znaczy, Dorotka. Danusia. Oczywiście, Danusia. Pamiętam, że na D. Danusia.
Jezus Maria, zabili człowieka. Panie milicjancie. Zaraz, zaraz, chwileczkę. No dobrze, ale mi się spieszy. Proszę. No więc tak. To jest prawda, że myśmy przyjechali tego pana na pasach i przy czerwonym świetle chciałem pana nie Tak, tak, oczywiście. Bardzo przepraszam. Oczywiście mogą państwo jechać. Proszę się rozejść. Rozejść się. No co tam? Co tak na kamieniu siedzicie, obywatelu? Wilka chcecie dostać? Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego się napijecie? Nie, dziękujemy. Aha, dobrze, to ty chwilę poczekaj. Panią bardzo proszę. Proszę bardzo. No. No uważaj, Betonie, co robisz, no. Ostrożnie. Dawaj, dawaj. Dawaj to tutaj, tutaj. No, uważaj, żebyś panu doktorowi znowu lampki nie rozbił. Chodź tutaj, chodź, chodź tą rurą. Ostrożnie, ostrożnie, dawaj, dawaj. Będzie bardzo dobrze, chodź, chodź, chodź. O. To dla pana doktora. Cztery nóżki i kilo płucek. Dobrze, oddam. Ale, ale, oddam. Ale skąd ja mogę wiedzieć, kto pan jesteś? Sama oddam. Bardzo przepraszam. Jak się pani nazywa? Lewandowska. Aha. Pani ma mięso, nie? Pani Lewandowska. A ja mam cienką blachę. Może byśmy sobie zrobili parę sztuk konserw na zimę, co? Czyś ty zwariował? Czyś ty zwariował? Ty wiesz, co to jest? Danusia. Danusia. Rodziców znasz? Owszem, nie znam. Słuchaj, my z Danusią poznaliśmy się w... Ale co ty się... Nazwisko? Krzakowski, no co ty? Nie twoje, idioto, jej! No wiesz, nie każdemu psu... Nie, nie, tamto nie, tamto nie radzę. Oczywiście, bardzo przepraszam. Może pan jechać? Strasznie ci dziękuję. Jak to się ożenić ze mną? No oczywiście, że z tobą. Dziecko jest dziecko. Aha. Słuchaj, to jest przyszły obywatel. Aha, aha. No ale przecież byliśmy u tego lekarza. No bo chciałem mieć pewność, że się nie mylisz, że rzeczywiście. No i rzeczywiście. Dziecko musi mieć matkę. No przecież matkę... Dobrze. Matkę i ojca. A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy. Dlatego uważam, że... powinienem się z tobą ożenić. Ale przecież ty jesteś żonaty. Żonaty, żonaty. Żona cię bardzo polubi. I
jest jeszcze taki drugi, też w zasadzie zagadka. To jest taka, jaka jest różnica między kobietą a cytryną. Nie, tego nie wiem. Więc jest taka, że cytrynę się najpierw żnie, a potem... Nie ma mnie. Dudała. No i co powiesz, Dudała? No... Trudno coś powiedzieć. Myślisz? Jak wyglądamy z planem? Więc, jeżeli chodzi o plan, to 96%. Prawdę mi mów. Więc, prawdę to 75%. Powiedziałem prawdę. Prawdę, no... Prawdę to... No to kto to może wiedzieć, panie dyrektorze? A co z arbitrażem? No, więc prawdę? Tak. No. No możesz nie mówić. No cóż. Niestety trzeba się będzie rozejść. Rozejść? Z kim? A z kim ja się mogę rozejść? Z żoną przecież. Świetna myśl, panie dyrektorze. Siadaj. Widzisz, Dudała, aby człowiek mógł dobrze i wydajnie pracować, musi na odcinku prywatnego szczęścia mieć spokój i zadowolenie. Wtedy i praca idzie lepiej, i zakład to odczuwa. A gdy pożycie nie układa się szczęśliwie, przypuśćmy, to wszystko się odbija zaraz na wszystkim. Na planach, na produkcji, na załodze. Żona pana zdradza gdzieś na boku, panie dyrektorze. Mnie? Z kim? Nie wiem jeszcze, ale wtedy rozwód jest najszybciej i w dodatku z winy żony. No, no. Mów dalej, mów dalej. Inżynier Kwaśniewski jest może? Nie ma. Ale będzie dzisiaj. Jest, tylko gdzieś na B3. Zagraniczne. Znacie ten język? Nie, tak czytam. Tak to można. Choćby dla zabicia czasu. A może pan chce jakąś? Inżynier ma tego sporo. Nie, poczekam. Halo? Tak? Do ciemni? Tak. Proszę pani, tak? Proszę pani. Mogę pani poprosić, powiedzieć inżynierowi Kwaśniewskiemu? Tak. Nie, nie, dobrze, to ja już sam powiem. Dziękuję. Gdzie ona poszła? Kto? Ta. A, do tego, do kwaśniewskiego inżyniera, do ciemni. To pies. Panie, jaki to jest kad na baby. Kosa. Był taki numer. Wchodzimy do Milusi z Kwaśniewskim. Siedzi facetka, facetka z facetem. Z facetem siedziała i Kwaśniewski taki numer. Ona te technologie wdrażamy, oczywiście wdrażamy. Tak, no ale to nie idzie łatwo, bo to albo tak przywiozą, albo nie przywiozą, prawda? To ja już jestem wolna. Tak, czy... Widział pan? Co? Ucho! Co? O rany Boga, to pan nie wie, że on kobiety w ucho gryzie? Pamiętam jak dziś, to było 3 maja, dzień leśnika. Marca chyba. Może, no, jakiś facet do nas podszedł. Panowie, gdyby na dworzec? Prosto. Ciekawe, czy zdąży. Patrz, Heniu, kadry rosną, kurka wodna, a my się już nie liczymy. My już tylko szelki kapcie. Zajęcia byłoby dla nas dwóch na 2 lata. Nie na 2 lata, a na 2 miesiące.
Dla jednego. Ojej, w gębie to każdy jest silny. No i założyliśmy się. O co? O co? O nic. O honor, honorowy zakład. No i co? No i co? Dwa miesiące minęły i co? I... Ale milicjantki to by pan nie dał rady. Założysz się? O honor? Nie, o 200 zł. Pan zapłaci. O, przepraszam, aż 200 zł za co? Przecież ja. Za informację jeszcze 50. No ale słyszałem, że mandaty zostały od dziś zniesione. O, skoro pan tak słyszał, to umówmy się, że pan ostatni ten mandat zapłaci, a potem już będą zniesione. Dobrze, umówmy się, ale inaczej może. No i 200 zł do tyłu! Nie, 400. To dwie ich było? Jedna! Jak to? Jedna. Co? Młody pan jest, chce pan obie nogi stracić? Obie? Pana tak to śmieszy. Zapłaci pan 50 zł. 100 zł pan zapłaci. No i co? I zapłaciłem 200. Na niego nie ma rady. Ech, młodość, naiwność. Co, nie wierzy pan? Nie ma takiej baby. Na niego można stawiać i majątek zrobić. To jest nasze zakładowe skierowanie na dwie osoby. Na wczasy do Bułgarii. To w orbisie kosztuje 16 kawałków. Pan stawia 4. 3 nawet. Że co? Że Kwaśniewski nie da rady. Komu? Właśnie. Komu? No, no. Powiedzmy dyrektorowej Krzakowskiej. No? Zaraz. Zaraz. Do widzenia. No dobra. Zakładamy się. Olek przecina. Tak. Pan stawia te wczasy za 16. Ja 3. Tadeusz. Tadek. Tadek. Tadeusz. Słuchaj, Tarek, a ten twój inżynier... Kwaśniewski. On potwierdzi to wszystko w sądzie? No co pan? No co ty? Ale przecież byś miał dowód. Plaster! A czy się zwariował, Dudała? Co mi daje plaster? Ja potrzebuję dowód. Czarno jak na białym. Czekaj. Może lepiej wzdłuż. A głowa? No dobrze. Może... A gdzie pani dostała tego Harda? Nie, Złociutka. Nie. Szwagier mi go z Gdańska przywiózł. No co,
Już idziesz? Już? Już to ja dawno powinienem tam być. A kanapki wziąłeś? A nie mam czasu. Beatka! Beatka! Słucham. Na stole tam leży zawinięte śniadanie, tatusia. Weź jej znieś tutaj. Takie w plastiku. A. Tatusiu, a Grzybczak napisał równość przez U zwykłe. A pani powiedziała, że dobrze. Dobra, dobra. A ty pisz przez O kreskowany. Lord Reń a Varsovii. Porządek panuje w Warszawie? No, prawie. Słuchaj, opieraj się na ludziach sprawdzonych, nie z zewnątrz. Panie dyrektorze, pojedziemy gdzieś? Nie, dziękuję, jadę swoim. Bo powiedz mi, co to jest za fotograf, ten facet? Kupel z technikum. Kują taki szedł na samych piątkach i teraz tak się zmarnował. Ja ci powiem, Kwaśniewskiemu możesz wierzyć. Ale tu nie chodzi o mnie, ja muszę mieć dowód w sądzie. Proszę bardzo, panie sędzio, tu są zdjęcia. Tak, ale wiesz, ale bo... Ale nie, ja wiem, co robię. Wieczór nie wróci, bo dziś jest zaraz. Bo do pracy poszedł, do Emilii. Mąż mi nawet mówił, że do Emilii. Yes. No tak. Dziękuję. Jak ty mnie tutaj znalazłeś? Słuchaj, ty kiedyś robiłeś zdjęcia, pamiętasz? Nie pamiętam. No jak to? Byłeś przecież nawet u mnie. To było 2 lata temu, pamiętasz? Pamiętam, powiedziałeś, że ciebie nie ma. Tak powiedziałem? No to widocznie mnie nie było. No wiesz, ja też mam naciski z góry, ale... Ale teraz jest szansa i od razu do ciebie przychodzę. Mam dla ciebie robotę. Kolega jest dla mnie kolega. Powiedziałeś, że cię nie ma. Słuchaj, ale teraz jestem. Jest wszystko. Etat, rozumiesz? Sprzęt i tak dalej. I to już od dziś. Nie, no dziś, to wiesz, przecież widzisz. Meble? Meble ja ci załatwię. Przecież ja nie dla siebie stoję. Człowiek w płasie, wiesz, nie można tak. Trzeba być solidnym. Romek, mam dla ciebie pracę i od razu tu jestem. Kumpel jest dla mnie kumpel. Lekko każdy nie ma. A powiem ci szczerze, mnie rozumiesz, mnie zdradza żona. Takie jest życie. Ej! Zwany Gapa! Nie mój pan taki specjalista z miodem w uszach. Pan co? Tu nie stał. Pan, ja? Pan, co się gapisz? Do ciebie mówię. Ty! Co? Stój cicho! Tego pana żona zdradza, a ty mordę wydzierasz, baranie. Który to? Nie, ten drugi. Daj Zygmusia. Halo? Zygmuś? Te. Słuchaj, przyjedziesz zaraz pod pawilon meblowy Emilia. A weź ze sobą kożuch. Ale co ja tam będę robił, panie dyrektorze? Zapiszesz tego pana na komplet mebli Kowalskich. Jasna, sosna plus szafka. W poniedziałek się rozliczymy. W poniedziałek? No tak. 97 numer, a dzisiaj jest środa, tak? To może być nawet w sobotę rano. Lord Renia Varsovii. Jak to w sobotę? Będziesz tu stał tak długo, aż ja cię wezmę i nie zwolnię. Tam na moje... Nie, on na moje miejsce, no. Ja myślałem, że chodzi o folder. No, folder. Jasne, że o folder. Słuchaj, chodź. Przepraszam. Ja ci... Siadaj. Ale to jest sprawa ekstra, no wiesz, jak przyjaciela przyjaciela. Nie, to ja rozumiem, ale... No, mówię ci, już mi się nie chce mówić. No, to już nie o to chodzi, między nami się nie układa, że ona mnie... No wiesz, no co... Co tu gadać? Oszukuje mnie. Ale najgorzej, że ja w tej całej sprawie muszę trzymać uśmiech na mordzie, że między nami jest wszystko fajnie, że jest dobrze, że ja no mówicie, ja dłużej nie wytrzymam tego zakłamania. Daj spokój, przecież jesteś mężczyzną. Chłopie, mnie się chwilami tak chce ryczeć. Dajże spokój. Proszę cię, pomożesz mi?
No wiesz, to jest... W końcu mógłbym spróbować. Już, pani Basiu. Pani Basiu, tu dla pana Romana Ferde karta pracy za szeregowanie trzecia grupa, zaległe pobory za 3 miesiące, wyrównanie zabony na cukier od stycznia, czas pracy nielimitowany, aparaty do stałej dyspozycji. Są twoje. Uśmiech naszego dziecka premią za trud wychowawcy. Co jest? No co jest? Nie ma co kombinować. Wszystkie latarnie stoją tak samo od siebie. Trzeba skrócić. No jasne. Ja bym wyciął naszego. Bo jak jest dziecko, to wiadomo, że musi być jeść, nie? Niekoniecznie właśnie. Mam kolegę, on rudy, żona ruda, a czarnym się urodził. Włosy nie mają znaczenia. Ale buźkę ma czarną. Murzyn jak z kuriera wycięty. Proszę pana, tu gdzieś jest... Była, ale ja 3 maja 5. Daj pan spokój, ja nic nie wiem. Nic nie wiem. Tu już wszystko było. I Paryż, i Londyn, panie. Hamburg, Nowy Jork, Melbourne, proszę pana. O, tam, z tamtego balkonu rzucali kangura. Tak, ale... I tak jest co tydzień, proszę pana. Co tydzień pan Fetting zabija panią Koczewską, a pan Haniec wykrywa ich w czwartek w telewizorze. Ja zwariuję, proszę pana. Ja zwariuję. Czy to pani Owek leżał pod drzwiami? Tak, mój. Świetnie. A tu są dwa dla ciebie. A może dam oddać? Nie trzeba. Chodź, chodź. Można na chwileczkę? Zaraz. No co jest? Jak tak dalej będziemy stali, to z głodu pozdychamy. A co pan chce nas, terbami puścić? A co ja zrobię? Kontrola jest siła wyższa. No co za kontrol? Co oni kontrolują? No, czy się cegły nie wywozi, czy coś innego nie kradnie? A co tu wywozić, jak wszystko pokradzione? Nie to mówisz. Z grubsza sprawdziłem, panie kierowniku. Dobra, teraz tym cieńszym, bardziej szczegółowo. Jest cegła. Pan pisze, jedna cegła. Co to jest? Ach tak, cegłę wywozi, kradnie się, zwrócaj! Panie Gapa, kolejka jest. Chcesz, żeby twoja matka miała syna bez zęba? Było jechać, nie stać. Dobra.
No i co? No i nic. A teraz... Urlop, ale opalony. A, i to na całym ciele, mogę pokazać się. No to za 3 minutki. Trzeba przyznać, panie kolego, że robota idzie z gazem. Tak, dobrze idzie robota, dobrze. Mordę kopane, ale zdrowo przydymał. Zapiszcie jego numer! Oj tam, cicho i trzymaj, sam se zapisz. Jak mam trzymać na mordę, mam wylecieć? Sam widzisz, jak ją wygiął! Panie kierowniku, trzeba będzie chyba jednak to... Przyjdź z powrotem tego naszego. To ty przyjesz. Tak. Dziecko Chińczyk i dziecko Japończyk to się niczym od siebie w ogóle nie różni. No tylko nazwą zasadniczą. Chińczyk, tu Japończyk. No, chyba tylko jak Chińczyk jest chłopiec, a Japończyk dziewczynka. To się różni od siebie. Pcią. To wtedy już tak jak u ludzi. Panowie! 3 minuty. Jest taka sprawa. Dobry. Dobry. To też jest dobre. To chyba noga. Jego. Tu chyba coś ci zasłoniło. To doniczka chyba. Tak, oni chyba tam mają doniczkę. Ty. To jest moje mieszkanie. I tapczan jest mój. Żona też niestety twoja. Co, ja miałbym się ożenić z tym roztytym baleronem? No, może poślubi się roztyła. Żona, coś ty mi przyniósł? Przecież mówiłaś adres, mówiłaś blondynka. Ale to służąca. A to świetnie. To, a ty, no to ty nic innego nie masz? A po co? Nie, ja zwariuję. Na pewno zwariuję. Zwariuję. O. Dudała. Słuchaj, Kaziu, musisz mi załatwić tego Kwaśniewskiego jeszcze raz. Dzisiaj. Nie no, dzień dobry. Zapraszam cię do siebie. Chodź. Wchodź, śmiało. Słuchaj, Tadek, musisz mi załatwić tego Kwaśniewskiego jeszcze raz. Dzisiaj. Niemożliwe, przecież wyjechał. Za granicę, na montaż. Pchniemy teleks. Telegram, zadzwoń, niech wraca zaraz. Na jeden dzień. Jak ma wracać? Z Korei? A po co on do Korei pojechał? No przecież podpisywaliśmy umowę. My? No my. Taką nalewkę na żmiji wtedy przywieźli, żmijówkę. A tak, podpisywaliśmy. Okazuje się, że niepotrzebnie. To była błędna decyzja gospodarcza. Panie dyrektorze, personalna do pana. A ty co tu robisz? Jazda do świetlicy.
Gotowe. Są już, panie dyrektorze. Widzisz, udała? Tak się znaczy. Ty patrzysz tak, o. A tymczasem głową trzeba ruszać na okrąg. Dla ciebie jest jeden Kwaśniewski, a tymczasem nie ma ludzi niezastąpionych. Kwaśniewski jest pies na babę. Dobrze. Ale Kwaśniewskiego nie ma. Co robisz ty? Ty tracisz grunt pod tak zwanymi nogami. A co robię ja? Ja mówię. Takich psów na babę jest więcej. I jak ja ich znajduję? Uważaj. I ucz się. Płacicie alimenty? Płacimy, panie dyrektorze. No to płaćcie uczciwie dalej. Co masz, kalendarz? Skąd? A tam jeden dyrektor daje. Na który rok? Na zeszły. Panie dyrektorze! Czy mógłbym dostać taki sam kalendarz? Dziękuję bardzo. Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc. Pan siada. Sekundę. Miesiąc, mówi pan. No. No i już nieprawda, bo nie miesiąc, a 37 dni kalendarzowych. Więc już więcej. Więc już się pan mija z prawdą, prawda? No, 37 dni. No, skoro pan tyle czeka, to może pan poczekać jeszcze jeden dzień. Ja mam czekać jeszcze jeden dzień, a ten pan dopiero... Nie, chwileczkę, niech pan siada. Pan jest moim gościem na razie, ja mówię. Samochód tego pana przywieziono dzisiaj rano, 8 godzin temu. Czyli, że dla niego jeden dzień czekania dłużej to jest 300% więcej czasu. Ale... Jest czy nie jest? No jest. No, jest. A dla pana, skoro pan czekasz 37 dni, to jeden dzień więcej to będzie... No, kochany, no jakby nie liczyć, no. No jakby nie liczyć, to dla pana jeden dzień jest niecałe 3. Dokładnie 2,702. No to na stratę 2,7... No, to jeszcze możemy sobie pozwolić. Ale żeby stracić 300% czasu. Ho, ho, kochany, co to, to nie. My na czas musimy patrzeć po gospodarsku. To dziękuję i do widzenia. Panie dyrektorze, rachuneczek wysyłamy na zakład. Tak jest, księgowość przyśle przelew. A to dla pana. A, dziękuję. Proszę bardzo. Morda moja. Ucałuj swego tacia. Jest wszystko bardzo, bardzo. Siadaj, podwiozę cię. Dobra. Czy ja mam czekać? Nie, wracaj na zakład. Ja pojadę z dyrektorem. Ta Teresa. Moja żona? Tak, twoja żona z nim. Ale powiedz przynajmniej, kto on jest. No nie mogę. No wierz mi, nie mogę. Mogę ci tylko powiedzieć, że ona na pewno z nim, no, wiesz, 100%. Ale żebym ja chociaż wiedział. No nie mogę, morda moja. Przecież gdybym mógł, to ci serce oddał na talerzu. No naprawdę, no. Taki mam układ. Cześć.
Mogę ci tylko powiedzieć, chociaż w zasadzie też nie powinienem, jego inicjały. RF. R. F. R. Znaczy imię jest na R? Nie wiem. Dlaczego pan się zatrzymał na pasach? Proszę podjechać, zatrzymać i przygotować prawo jazdy. A pan niech zwinie te pasy, bo tylko zamieszanie robicie. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. No, ubierasz się pan. Płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu? Fakt. Do PKS mam 5 km. O 4 za 15 jest PKS. I zdążysz pan? Nie. Ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiesz pan, ma najszybszy transport. Inaczej się zsiada. W Szymanowiec siadam, znoszę bańki i łapię EKD. Na Ochocie w elektryczny do stadionu. A prawdę już mam z górki. Bo tak, 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22:50, jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać. Panowie, pozwólcie na chwileczkę. Panie... Pozwólcie, na momencik. Ja tu stoję za panią. Ja tutaj stoję przed panem, dobrze? Stańcie, panowie, razem. Tak. Proszę popatrzeć w lewo. W prawo teraz. Ręka wyciągnięta do góry. Ja? Tak, tak, do góry. Z powrotem w prawo. Dziękuję, dobrze, dziękuję bardzo. Ciekawe, kiedy oni otworzą te kasy. Co, będziemy się martwić, niech oni się martwią. Ja tu stałem, tak? Dziękuję panu. Uwaga, uwaga! Zawiadamia się uprzejmie, że ze względu na wystawę plakatu kolejowego podróż koleją skraca czas. Dworzec będzie nieczynny do odwołania. Wszystkim pasażerom życzymy przyjemnej podróży. Apartament dla Polpimu 107 czeka na panów. Z ciekawą inicjatywą wystąpiła ostatnio pracownia sztuk plastycznie użytecznych, która zorganizowała ostatnio wystawę plakatu kolejowego pod tytułem Podróż koleją skraca czas, notabene bardzo trafnym, która, jak zresztą sami widzimy, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem licznie przybyłej publiczności. O wypowiedź prosimy komisarza wystawy Annę Krzakowską. O, a więc to jest moja Anna. Na lapidarności hasła, które powinno brzmieć, że podróż koleją skraca czas podróży pociągiem. Szczupła jest. Ale w rozwiniętym społeczeństwie rzeczy te rozumieją się same przez się. No, oczywiście. O, teraz widzisz? Się adekwatnym skrótem. Doceniając twórczą rolę wychowawczą tego rodzaju inicjatyw, władze kolejowe przedłużyły okres unieczynienia dworca do 1 miesiąca. Kolejarze i plastycy jeszcze raz wspólnie trafili w tradycyjną dziesiątkę. Widziałeś? Widziałem. No. Maciek, to ja. Chciałem ci podziękować za tę wystawę i przede wszystkim za ten reportaż w telewizorze. Bardzo mi to, wiesz, pomogło.
Tak. Cześć. Słuchaj, czy ja bym mógł na parę chwil tu trochę zostać? W porządku. W warunkach rzeczywistości przedwrześniowej, na tle ogólnego regresu, tak ekonomicznego, jak i społeczno-politycznego, i to zarówno w warstwie pryncypiów merytorycznych, jak i w głęboko zacofanej warstwie sanacyjnej infrastruktury, szczególną nieudolnością i brakiem koncepcji, rysował się ogólny bilans Białka, który to bilans, jak powszechnie wiadomo, wyznacza tak kompetentność czynników odpowiadających za ekonomikę w każdym społeczeństwie, jak i świadczy w sposób najbardziej widoczny, jak sprawy te są zabezpieczone. Własną kobietę pan filujesz? Nie, kolegi. Takiego kolegi, pamiętam, kopnąć nie chciał. Babę kazać filować. Przyto mi to manki. Jak to mi to manki? No. Panie, pamiętam, raz przyszedł do mnie taki jeden. Wrona się nazywał. Skusił mnie, żebym mu kobietę filował. Płacił tysiaka. Miesięcznie? Coś pan, dziecko? Dziennie. Jak pan ją przyłapiesz, mówi, to zaraz pan do mnie dzwoń. To ja chyba przez tydzień cuda robiłem, żeby ją nakryć. Puszczała się. No. Jak żaba, wiesz pan z kim? Z tym Wroną. Jak to, żaba z Wroną? No. Są takie wypadki. Żaba z Wroną, co? Nie, to może coś pokręciłem, nic. O następnej panu powiem. Panie, jedna zaczęła nagle mężowi z domu znikać. Kanapek 12 sztuk do torby i wio. No uważaj pan, jak kran koguta na ziemię pan lejesz. No to on się pyta, gdzie idziesz? A ona czerwona i nic. No to on tak wyczekał dzień, dwa, tydzień wyczekał, aż któregoś dnia poszedł za nią. A ona, proszę pana, na dworzec, do pociągu. Do pociągu, on chyt w wagon, ale do innego wagonu wskoczył. Ona wysiadła, on za nią. A ona w krzaki zaczyna się rozbierać. To już niestety. Zupełnie się rozebrała? Do golasa. A potem się w dresy ubrała i zaczyna ganiać po lesie. 4 godziny. On za nią, po tych 4 godzinach stop, 12 kanapek wcięła i znowu 5 godzin ganiania. I po co to tak? Spartakiady miała w USS-u i wstydziła się staremu przyznać, że ją do sztafety wybrały. No to dobrze się skończyło. Dobrze? Kochany! Za dzień facet puknął w kalendarz. A co miał robić? 9 godzin dymać o suchym pysku po lesie? Jest. To ta? Kochany, szkoda pana czasu. Myśli pan? No jasne, przona się nie puszcza. Za młoda jest, żeby się puszcza. Jak to za młoda? No a jak? Kobiety zaczynają się puszczać po 60, jak już jest za późno. To mi to manki! Pan też ma wrażenie, że za młoda jest? Ja to jedno marzenie w życiu mam. Jeździć na taksówce w Nowym Jorku. Tłok tam straszny. W Ameryce? Nie tylko. Tam jest i nierówność społeczna, i trusty, i kartele, i wszechpotężna władza kapitału. Ale tam, jak ktoś kogoś gania samochodem, to oba dymają tak, że aż kurz idzie. Amerykański. A tu? Przyhamuj, Bernaś, bo pofruniesz! Panie. Żadne podwójne, żadne potrójne. Nie jadę i koniec. Woda mnie się gotuje, głowa mnie boli, włosy mnie rosną. Co tam? Nerwy mi trzaskają jak po stronie. Siostro, proszę sprawdzić materiał opatrunkowy i narzędzia. Przeliczone, zgadza się. Opatrunek proszę.
Tak jest, proszę państwa, tak jest. Zespół Skuta już zakończył operację. Tak jest, już zakończył. No a zespół z Gorzowa jeszcze operuje. Co w związku z tym proponuje jury? 9 punktów dla zespołu chirurgicznego Skutna, 8 punktów dla Gorzowa. Z losowaniem pacjentów to wielka lipa. Dali nam takiego grubasa, że od razu wiedziałem, że przegramy. Zanim się przedarłem przez tkankę tłuszczową, to oni już zaczęli operować. Tak, tak. I właśnie będzie bardzo dobrze. To będzie demonstracja, że jesteś silny i nie boisz się plotek. Słuchaj, wszyscy mówią, dyrektor leci. A dyrektor ma w nosie te ploty i owszem leci, ale na Węgry. Własnoręcznie dopilować montażu. A dla niej to też stwarza nową sytuację. Ty na Węgrzech, to ona dopiero zacznie. Morda moja, szaleć tutaj, no. Ale dlaczego nie taksówkę? Jak to szaleć? No jak to, jak to? No. Wiesz, a tymczasem, słuchaj. A tymczasem my już na nią czekamy. Stryk! Jak to cię wyrzucił? Hmm? Numer zapisałeś? Popatrz, bo przypuśćmy nawet, że tu zostajesz na miejscu, że nawet ich złapiesz, no to co? To popatrz, ty w drzwiach, tak? Ona w łóżku, on w szafie. No przecież to na kilometr pachnie przedwojennym sanacyjnym romansidłem. A spójrz na to teraz z innej strony. Podczas gdy małżonek kieruje na bratnim, zaprzyjaźnionym kraju, montażem, własnoręcznie, zarywając noce. Dobra, rozumiem. W tym czasie jego żona też zarywa noce, ale niestety. W zupełnie innym celu, no. Ha? Jak to brzmi? Klub sportowy Sokół? Proszę z prezesem. Popatrz. Paczek? Słuchaj. Maciek! Co? Musisz mi zaraz dać jednego! Samotnika? Jest! Sprzęt! Najlepszy! Nie mogę! Prezes kazał, dawaj szybciej, dobra, bo nie ma dobra. Czasu! No dawaj, dawaj, dawaj do przodu! Szybko, śmiesznie! Alerty, wjeżdżaj na pomocę! Wjeżdżaj na lewo! Wjeżdżaj na pomocę, Solacyk! Wjeżdżę sprzęty! Chodź! Dawaj, rower! Na górę! Dobra, cześć! Panie trenerze! Zaczekajcie! Pytanie dla zespołu z Zabrza. O jaki procent łóżek szpitalnych powiększyła się ilość miejsc w ostatnim okresie? 7218 godzin. No tak, ale to jest odpowiedź na trzecie pytanie, którego jeszcze nie czytałem, a które brzmi: ile godzin w czynie społecznym przepracowała służba zdrowia? Ale mam nadzieję, że jury uzna tę odpowiedź awansem, prawda? Tak, jury uznaje odpowiedź. Każdy w życiu ma jakieś marzenie. Czegoś pragnie, o czymś myśli, coś, co lubi, co chciałby jeszcze raz zobaczyć, usłyszeć. Pani Walentyna Wnuk jest salową od wielu, wielu lat. Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć? Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć. Tak się szczęśliwie składa, że mamy pana Koracza na sali. Ej, panowie, coś wam powiem, lub zaśpiewam raczej. Nie ma to jak zdrowie, powiem, wiecie, co to znaczy. No i zabrakło mi 8000. To przecież okazja kupić taki koszul. Oryginalny, afgański. Słuchaj, jak to go ma? Turek taki. A? To mi go ten kierownik z delikatesu powiedział, wiesz? Słuchaj, przyjdź do mnie dzisiaj wieczorem. Postaram się mieć. Pa.
serbska goni w las. Pan ostatnia? Tak. To ja za panią. Czy to warto leki pić? Plaster maść na siebie kłaść? Czy w ogóle warto żyć? Warto, ale po co zwlekasz? Proszę pana, tu nie można palić. Wiem, ale ja się nie zaciągam. Nie mogę pani wypłacić, gdyż na zdjęciu jest pani całkowicie niepodobna do siebie. No niepodobna, bo to dowód szwagra. Chociaż 500 zł, co? Jeszcze mogę wypłacić. Chce pani? No dobrze. To ja. Słuchaj, jest taka sprawa, a właściwie dwie. Ja rozmawiałem na ten nasz temat z dwoma, no powiedzmy sobie, ekspertami. Więc one są mitomankami. Wszystkie, ta twoja także. Co? Z jakimi ekspertami? Co ty mówisz? Znaczy co? Co oni powiedzieli? No, że one się podobno w ogóle nie, no wiesz. I fakty zdają się potwierdzać tę opinię. Przyłapałeś ją? No ci mówię, że nie, na razie to jest hipoteza, ale porobię jej zdjęcia, będziesz chyba zadowolony. No to daj mi parę dni. Aha, słuchaj, ja nie mogę z tym rowerem. Ja jestem za wolny, rower jest dla mnie za szybki. Przepraszam pana, czy to radio mogłoby być trochę ciszej? Ciszej już nie, ale trochę głośniej. Dziękuję panu. Tu jestem, widzę. Czekaj tu na mnie. No więc wiesz, właśnie jak do mnie zadzwoniłeś, to mi się nie chciało, a potem sobie... No to jestem. No, strasznie ci jestem wdzięczny. A ty właściwie gdzie lecisz? Na montaż, wiesz, osobiście przypilnować, do Węgierskiej Republiki Ludowej. Ty, a zrobiłbyś dla mnie wszystko? Oczywiście, kochanie. To stań tak. Czy w ogóle warto żyć? Dziękuję. Warto, ale po co zwlekasz? Poproś, niech cię zbada lekarz. Co jest? Albo jedzenie, albo praca! Ciągle w stanie pogotowia, cały czas leczy nas, cały czas złe chorób skagoni w las.
No co jest? Pod Żyrardów deski trzeba przewieźć. O 7 mogę. O 7 to będzie popiół, a nie deski. Już trzeba. Co już? Pali się. Jeszcze nie, ale o 7 prawdopodobnie tak. Rozumiem, ale co ja mogę? Pełny jestem. Zwróć pan tu na 2 godzinki. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana. Panie, co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest? Pan tu nie stał. Panie, wsiądzie pan w 125. Dojedzie pan na plac zamkowy. Tam jest kolumna Zygmunta III. Pójdzie pan i powie mu. Pan tu nie stał. Masz ty 125, ty! O ty obudzie! Ziemię do kwiatów wozisz, a nieporządnych ludzi zaczepiasz. A ty co? A ty co masz o mnie, ty? Weź to? Weź pan tebie. O, panie kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Panie Sławku! Panie Sławku! Pan mnie weź tu uprzedza. Pan pozwoli, panie Sławku. Ja ci tą Zygmunta... Szybko! Zobacz, ty. Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku! Raz! Tak, panie Sławku. Tak, i na gablotę. Na naszą gablotę. Panie! Jak pan masz chęć, to sobie te 125 weź i wkręć! W dupę! Więc gdzie te 125, obywatelu? No, 124, panie władzo. Dowodzik poproszę, dowodzik. Pani Wiesiu, może mi pani podać jednego kurczaka? Zara. A ten Turek, to ja wiem, o kogo chodzi, no proszę pani. On będzie, ten Turek będzie, proszę Przepraszam pani. Przepraszam najmocniej. Pani jest tu kierowniczką? Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką. Ja tu jestem kierownikiem. Przede wszystkim pani po chamsku wyrwał tego kurczaka! Jako korpus delicti. Ścierkę mi wyrwał, moje narzędzie pracy. Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak! Bo każdy pijak to złodziej! No, niech pan sam osądzi, czy to jest w porządku? Uspokój się, Kaziu. Brudna ścierka, proszę pana. Od tego jest ścierka, żeby była brudna. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny... Proszę pana. Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania. Z brudną ścierką. Nie będę tu więcej kupował. Kaziu, poczekaj chwilę. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Mieszkamy na Służewcu. To aż do Żoliborza mamy wszystkie sklepy poobrażane. Pański sklep jest ostatni. To teraz już chyba na Bielany będziemy... Do Bydgoszczy będę jeździł, a tu nie będę kupował. Proszę, niech mnie pan umieści na tej swojej gablocie. Przepraszam bardzo, ale to my decydujemy, kto będzie wisiał na tej naszej gablocie. Tak? Tak. A teraz? Panie Sławku! A na drugi raz, zanim coś powiecie o naszym handlu, to się najpierw długo zastanówcie. Nazwisko. Paweł. Nazwisko. Właśnie zastanawiam się. Kaziu, jesteś nielogiczny. Żądasz od nich rzeczy, o których oni w ogóle nie mają zielonego pojęcia. Niech mnie oni, moja kochana, w dupę pocałują. O tym mają pojęcie.
Pozwólcie. Ja? Proszę pana. W zeszłym tygodniu postawiłem samochód na strzeżonym parkingu, proszę pana. To mi wycieraczki i koło ukradli. A teraz weszłem, żeby margarynę kupić, to mi tamę postawili. Barany. O tym się powinno do prasy napisać. Już się wyrywam. Trzymaj mnie pan. Ja nie wiem. Też jeżdżę samochodem tak samo jak pan. I nigdy mi nic nie ukradli. I zdążam na czas, proszę pana. Zdążam. No właśnie, i pan zdąża. Skierowanie. Dyrektor Kołodziej, słucham. Stefan? Wisiorny mówi. Słuchaj, masz tam jakiś dźwig na budowie? Jeden mam. To pchnij mi go tutaj na Ludną, na godzinkę, co? Nie, no nie mogę, no. Oczekujemy nieoczekiwanej kontroli. Muszę robić. No to... Przez tą godzinę zrób masówkę dla załogi. Olibanie. No. No w czym problem? Na dworzec centralny. Prefabrykaty, proszę pana. Są potrzebne do budowy nowych domów dla ludności. Rzeczywistość stawia przed nami problemy, a my je musimy rozwiązywać. O, tak, tu gotowe, tak u pana. Dobra, tu papierek. O, góra! Dawaj. No, śmiało, w górę! Kabriolet. Dobar den. Doszliśmy ze saprugota, tuka w Warszawę i z kamienia się to kupim. Niechęka w czasnym magazynu, który ma tydzień. Uczestnicy wycieczki przyjaźni proszeni są do autokaru. Szybciej. Przepraszam, czy pan Mustafa jest w swoim pokoju? Pan Mustafa jest praktycznie nieobecny. A gdzie? Kazał się obudzić za 2 godziny. Dziękuję. Polecam się. Please. Otwór dolewa. Uchwór. Zim. Przepraszam, pan zdaje się zamówił piwo. Ja bardzo przepraszam, ale podejrzenia panów są całkowicie bezpodstawne. Ja niczym nie handluję. To pani przyszła w tym kożuchu i w nim wychodzi.
Dzień dobry. Ja w sprawie kożucha. Bardzo przepraszam, ale podejrzenia pana są całkowicie bezpodstawne. Ja niczym nie handluję, ta pani przyszła do mnie w tym kożuchu i w nim wychodzi. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Może mi pani pokazać to kółeczko? Przedmiot dmuchany rekreacyjny. Legitymacja? Jaka znowu legitymacja, panie? 15 metrów od brzegu teren jest ogólnie dostępny. A w ogóle to niech pan przeczyta rozporządzenie ministra w monitorze z 27 grudnia, numer 1789. Tak, ja tu będę czytał. Pan mi widzi bez ten czas. Legitymacja. No pa... Proszę. Tak, w porządku. Pan może wejść. Proszę pani, tu gdzieś jest jakaś ścieżka zdrowia, bieżnia, coś co? Do kierownika pan pójdzie. Kaolka! Chodź no za płalnię! Proszę. Pani ta... Niepotrzebnie pan się fatygował. Mam drugą. Nem fogad így menni. Mikor én itt voltam, meg rosszabbul állott. Fog ez menni. Meglátja,
się menny fugezu. Pan to ma rejnie rejnie. Tegnap este úgy összeverekedtek. Kik? Hát a szomszédaim, mondom, saját szememnek nem hittem, képzeld el. És nem válnak? Nem. Ő nem akar, nem értem, gyerekük nincsen. Minden szombaton berúg, képzeld el? Most is elment, becsapta az ajtót, 3 napig nem volt otthon, képzeld el? Annyit ivat. De hát szegény ez a feleség, miért a világos, mondtam neki, többször mondtam neki, hogy váljanak. Ja chciałem telefon do Warszawy. Nincsen telefon összekapcsolásunk. Ez a telefon nem jó, meg az se jó, tudja? Vihar volt és ledőlte az oszlopokat, úgyhogy nincsen semmi telefonkapcsolásunk. Co? Vihar volt, tudja? Vihar. Az oszlop ledőlt. Nincsen semmi kapcsolásunk. Warszawa nincsen. Nincsen Warszó. Warszawa nie má. Co zburzona? Igen. Úgyhogy képzeld el. És kijöttek a mentők? Nem. A lány nem akar. No i co, będziemy tak milczeli? Dlaczego nic nie mówisz? Właśnie się zastanawiam, bo to się jakoś tak nieoczekiwanie skończyło. No jak się miało skończyć? Chodził za mną, chodził. Tak, cały czas. Jak można być takim nieśmiałym? A kobieta lubi być adorowana. Gdzie się ślajasz i to z takim kurduplem? Wracaj, bo ojcu matce powiem! Żeby to jeszcze na poziomie, ale to taki konus, kurdupel taki. A latawiec? Powiadam państwu, wczoraj znów w kuchni do kucharki zaczął się brać. Ona akurat pierożki robiła, a ten normalnie z tyłu do niej. Kurdupel cholerny! Kurdupel? Kurdupel? Dobrý megrindjó. Ő meg holnap, ha déjek reggelik. Ha húzod. Egy fél órát. Döntöttem, nincs halasztás. A kendőt magam láttam a kezében, te álnok. Kővé dermesztetted szívem, és ráviszel, hogy amit áldozatnak gondoltam el, csak gyilkosság legyen. Láttam a kendőt. Engedj időt, csak egy imára. Késő. Trzeci świat. Rozumiesz? Rozumiesz trzeci świat? To jest bracie koncepcja słuszna. Biorę murzyna i daję mu 2 zapalniczki. Nawet magnetofon mu daję. 2 magnetofony. Bardzo dobre sztuki tu u was piszecie na Węgrzech. I on ją wtedy. Ma święty spokój. Bez rozwodu. Let's go to your mom. Thank you.
Aha. Więc to pan. Nie, nie, nie. To nie ja. Mecenas Fijałkowski. Prowadzę sprawę rozwodową pańskiej żony. Zaraz, zaraz. Jak to mieszkanie i samochód? Nie, pan mnie źle zrozumiał. Mieszkanie, samochód i przepisanie konta. Jakiego konta? Jednego i drugiego. Proszę bardzo. Podwiozę pana. Tego mi pan nie udowodni. No mam nadzieję, że mnie pan do tego nie zmusi. Wie pan, w sądzie poruszać takie sprawy jak cynizm pozwanego, który wykorzystując swoje stanowisko... Ale konkrety, mecenasie! A mówi panu coś nazwisko Kwaśniewski? Ostry pan jest. Niech pan zadzwoni jutro do mnie w południe. Nie w południe, tylko jutro rano. I nie ja zadzwonię, tylko pan. Proszę bardzo. Patrzy, idzie. Jeszcze bardziej się roztył. Widzi pani? Cicho, widzę. Pasek mu się aż nie dopina. Roztył się, roztył, aż sapi jak idzie. Dopiero się rozsapie, jak do siebie do gabinetu wlizie. Zobaczy pan. Ile ma być tej kiełbasy? 15, 20 deko? Jakim cudem 20 deko? Proszę, niech pani zobaczy, pana. Ta waga ma od razu 5 proszę deko. Proszę pana, ja od 5 wstałam, tak? 3 tramwaje mi uciekły, aha, a pan tu stoi i a co mnie to obchodzi? Ja o 4 wstałem i 6 tramwaje mi uciekło, tak. Jeden tak. Nie, 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 kochana, nie, ja tego nie będę... O, co tu się dzieje? Wlazł do kolejki, bez kolejki, jeszcze mordę drze, że mu nie doważy. Dziękuję bardzo, proszę mi tego nie dawać. Może ktoś to lubi, proszę, zobaczcie, zobacz, pan zobaczy. O. Nie, nie. Czy ja muszę to jeść? Nie. Wezmę sobie do picia. Dudała! Dudała! Tadek! No naprawdę, strasznie, strasznie dziękujemy. Prawda, wy się nie znacie, moja żona. Musimy się kiedyś koniecznie spotkać chyba. W przyszłym miesiącu może, tak cholernie brak tego czasu. Panie dyrektorze, służbowy samochód, na którą godzinę przysłać? Na 15. Co tu się dzieje? Mnie ojca i syna. Zmiany, zmiany, zmiany. Ten mój kolega tak za nią chodząc poznał ją bliżej. I wiesz, co się okazało? Że ona była zupełnie inna niż ten mąż mu opowiadał. Temu koledze. A on, ten mąż, po prostu zazdrośnik był, chorobliwy, jak Otello. Otella widziałeś? Gdzie? A nie, to nie widziałeś. Skąd wiesz? Skąd wiesz? A ona okazało się była nieszczęśliwą kobietą w małżeństwie. Ona potrzebowała ciepła, życzliwości, zaufania. Rozumiesz? A teraz rozwodzi się z tym mężem, bo on jest dla niej po prostu za prymitywny. A ten mój kolega to wszystko widzi, bo bystry chłopak jest, wiesz? Kochają, wiesz? Ta dziewczyna na to w ogóle zasługuje. No ale on też ma ten mój kolega. Żonę, dwoje dzieci, bracie. Też nie wie, wiesz? No i powiedz, co byś ty zrobił na moim miejscu? Co
Stój! Czekaj, cholero, jak cię złapię! Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Tato, słyszałeś? Widzisz, synku, w noc świętojańską kwitnie kwiat paproci, który normalnie nie kwitnie, gdyż ma zarodniki. Gadają ludzkim głosem krowy, konie i świnie. To chyba tylko w Wigilię. Wigilię? To te wierzące.